teraz, tak? O czym rozmawialiście? Jakie są wyniki tej rozmowy? No, jak zawsze bardzo dobra rozmowa, bo wydaje mi się, że od wielu lat te relacje z Ukrainą są dobre lub bardzo dobre. No, trochę było rzeczy związanych z takimi normalnymi interwencjami konsularnymi. Trudnymi, ale to wynikające z obiektywnych rzeczy, a niekoniecznie z jakichś zaniechań, bo to poszukiwanie osoby zaginionej, no takie rzeczy, które konsulowie muszą się zajmować. Oczywiście rozmawialiśmy o naszych relacjach polsko-ukraińskich oraz no, rzeczy, która jest niewątpliwie ważna, to znaczy szybkości wydawania pozwoleń na pracę czy na pobyt dla obywateli Ukrainy w Polsce, ponieważ nasz okręg po Mazowszu jest miejscem, w którym przebywa czasowo najwięcej.